wszystkim, witam Was w nowym filmie i dziś otwieramy kalendarz. I dziś postanowiłam otworzyć z Wami kalendarz Sleek. Jest to kalendarz drogeryjny, można go kupić w Butsie, kosztuje 40 funtów. I zgodnie tutaj, jeśli wierzyć naklejce, zawartość ma 87 funtów, więc całkiem spoko. I w ogóle Boots ma ofertę w tej chwili 3 za 2, czyli jeżeli kupicie 3 kalendarze, to płacicie tylko za 2, trzeci najtańszy jest gratis. No to co, bez zbędnego owijania w bawełnę, zaczynamy. Tak się prezentuje w środku. On jest bardzo lekki, to nie jest jakiś, wiecie, to już po tekturze wiadomo, że to będzie zniszczone kompletnie, jak skończę otwierać, bo nie jest to jakaś super jakość. No ale to co? Lecimy. Spróbuję za bardzo nie wychodzić z kadru. Jedyneczkę mamy tutaj. I tu mamy... mamy paletę. Powiem Wam, że w zeszłym roku chciałam sobie kupić taki zestaw Sleeka, był świąteczny. To nie był kalendarz, ale to był taki zestaw, gdzie była paleta, maskara, coś tam do ust, parę innych rzeczy. I wcale nie było drogie. Właśnie mieli mini paletkę Sleeka i ona była tak przeurocza, że chciałam sobie kupić, ale stwierdziłam, że mam tyle palet, że po co kupować. No i zobaczcie, trafiła się w tym roku. Poczekajcie, bo jest zaklejona. O, dobra, odkleiłam. Zobaczymy, jakie mamy kolory. Bo z tyłu nie ma... z tyłu jest... a, all night long. Mamy nudziaki. Mamy nudziaki, ale mamy inne nudziaki niż w Au Naturel. Jest zupełnie inny zestaw, więc bardzo fajnie, bo się bałam, że może będzie Au Naturel. Także myślę, że spoko. Słodkie są takie małe cienie. No także jak na numer jeden, całkiem okej. Okay. O, już tu złapałam za mocno i już tu czuję, że się, o, się rozwala. No ale dwójeczkę mamy tu na dole. Co tu mamy? To będę musiała rozerwać, bo to nie wyjdzie tak łatwo. To jest właśnie to z tymi tańszymi kalendarzami, że one są takie trochę, wiecie, nie do końca... pędzel mamy, jak go wyjmę. Mamy pędzel, ale twardy. Fajna rączka, bo bardzo porządna, bardzo twarda, ale pędzel jest, Wam powiem, krzywo przycięty i jest bardzo twardy, bardzo sztywny. Więc nie wiem, do czego on się będzie mógł nadać, także to trochę średnio, nie wiem, czy to jest wada produkcyjna, czy co. Zrobię Wam zbliżenie i tu wrzucę, bo przesadnie bardzo źle jest ścięty, także to nie fajnie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, bo oczywiście na początku zapomniałam. Film z tym makijażem nagrałam. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Nie wiem, o co chodzi, czy to jest ekscytacja otwierania całego kalendarza naraz, czy co. Ale film z tym makijażem nagrałam. Będzie na kanale, albo już był, bo nie wiem, w jakiej kolejności będę wrzucać te kalendarze. Także jak jeszcze go nie było, to czekajcie. Jak już był, to zapraszam, proszę się cofnąć. Jak jeszcze nie widzieliście, to obejrzyjcie, bo bardzo fajne kosmetyki. Trójeczka. O, i zobaczcie, i to się właśnie dzieje. Dlatego ja na przykład ten kalendarz zeszłoroczny Glossy Boxa bardzo lubiłam, bo on był porządny. I się nic nie rozwala, a tu będzie masakra. Tu mamy... ciężko się też wyjmują. Tu mamy Sleek Matte Me Metallic i jest w kolorze... po prostu Metallic Matte Lip Cream Matte Me Metallic. Podejrzewam, że to matte... a nie, tu jest kolor Electroplated Nude. Także całkiem okej, może być ten nudziak, nie chcę go teraz otwierać. Ma lekkie drobinki, ale spoko. Takie metaliczne, nudziakowe pomadki się przydadzą. Czwóreczka. W czwóreczce mamy Shattered Glass i to jest Shattered Glass o kolorze Bad Moon, więc nie wiem, czy to jest rozświetlacz, czy to jest cień w sztyfcie. Na dworze. Jest z taką pacynką, więc i w sumie nie ma napisane, co to jest, więc podejrzewam, że może to być jeden z tych
produktów, które możemy używać do różnych rzeczy, czyli możemy go użyć na środek powieki, możemy też nim pewnie rozświetlić usta albo użyć jako highlightera. Takie jest moje zgadywanie, bo nie ma napisane, co to jest, więc muszę googlnąć. Ale kolor Bad Moon, produkt się nazywa Shattered Glass. Piąteczka mamy tutaj. Paskudnie się otwiera ten kalendarz. I tu mamy znowu produkt do ust. Mamy Lip Dose i to jest Soft Matte Lip Click. Czym jest Lip Click? Patrzcie, ma taki ten. O, i się go klika od spodu. A co wtedy się z nim dzieje? Wychodzi czy nie wychodzi? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi z tym klikaniem. Będziemy testować przy makijażach. I tu ma taki, jak widzicie, też nudziakowy, brudny kolor. Więc okej, uniwersalne kolory. To jest całkiem spoko. Szósteczka. No i znowu się urwało. To jest do pani opakowania. I nie wyjmę. Bardzo ciężko wychodzą. To jest glitter eyeliner, złoty eyeliner z brokatem. Może na święta, na Sylwestra, ale tak, to powiedzcie mi, kto nosi złoty eyeliner częściej niż właśnie na wyżej wymienione okazje. To jest takie trochę, myślę, nietrafione. Siódemeczka. Dobrze, że mam drugie paznokcie, bo inaczej to tych zakładek by się nie wyjęło. Tu mamy znowu do ust i mamy Matte Me, tym razem nie ta jak ta Matte Me Metallic, tylko po prostu Matte Me. Ultra Smooth Matte Lip Cream w kolorze Roasted Almond. Bardzo ciemna, ciemny taki brąz, może być ok. Zobaczymy, co z tego będzie. 8. Prostokątne, czemu mam wrażenie, że tu będzie jakiś róż? Co tu mamy? Oczywiście. Róż. Jest to jakiś kolor pomegranate. O. Taki ma kolor. Folijka. Nie chcę, żeby jeszcze folijka odpadła. Taki ma kolor. Całkiem okej. Okay. Brudny róż. Może być dość uniwersalny, więc okej. Okay. Jak wiecie, ja fanką róży nie jestem. Używam raz na rok, więc ja się z takich rzeczy aż tak bardzo nie cieszę, ale jest spoko. Jest w okej okay kolorze, więc może być 9 i znowu się urwało. To nie jest, że ja szarpię ten kalendarz. On się po prostu tak rozrywa. W 9 mamy Lip Shot Gloss Impact w kolorze Behind Closed Doors. Bardzo taki ciemny, bardzo fajny kolor. Bardzo taki... Ostatnio ja się lubuję w takich brudnych kolorach ciemnych. Także to jest całkiem spoko, spoko, fajnie. 10. Znowu pewnie będą usta po kształcie, tak coś myślę. Znowu się rozrywa. Ale trochę łatwiej wychodzą te do ust. I tu mamy kolejny Lip Shot, też Gloss Impact seria. I mamy Brutal Honesty. I to jest taki jaśniejszy brudny róż. Tu wam pokażę w porównaniu. To jest ten w 9, a to jest w 10. Także no, okej. Okay. Będzie różnorodność. 11. Gdzie mamy 11? Tu mamy 11. To ma taki sam kształt jak to. Będzie jeszcze jeden jakiś dziwny eyeliner pewnie w jakimś dziwnym kolorze, co? No oczywiście. Ale jest chyba czarny. Dip It Eyeliner. Czarny. To może być fajne. Nie chcę go otwierać w tej chwili, bo one mają bardzo krótki stan żywotności, więc nie będę go teraz otwierać i w nim gmerać, ale czarny eyeliner, okej. Tu już się rozwala, muszę go zamykać. Jaki to był numer? 11, tak? Tak. 12. Lecimy z 12. Co w ogóle to jest z włosem? Co się dzisiaj dzieje? 12, on kolejny, nie wyjmę.
mamy kolejny lip shot, też ta seria Gloss Impact Color Corrupted. I taka bardzo mocna czerwień, więc chyba nie dla mnie. Ja się, co prawda dzisiaj mam czerwień na ustach, ale ja się do czerwieni dopiero przekonuję. Więc taki mamy zestaw tych lip shotów. I powiem wam, że one mają wszystkie takie nazwy bardzo przestępczo-więzienne, bo Corrupted, Behind Closed Doors, Brutal Honesty. Tu chyba jest jakiś patent. To było 12, tak? 13. 13 jest duża. Zobaczymy. A, bym sobie złamała paznokieć. Co mamy w 13? Chyba maskara, ale wielka. Black Utopia Volumizing Mascara. Bardzo w ogóle grube opakowanie. Jest tu coś ciekawego z tyłu napisane? Nie. Także maskara, spoko. Maskar nigdy nie za dużo. Ja ostatnio narzekałam na deficyt maskar, także maskara w kalendarzu, jeszcze jak jest pełnowymiarowa, to spoko. Jak są miniaturki maskar, to myślę, że to jest trochę niefajnie, ale jak jest całość, to okej. 15 mamy. Znowu do ust. Lip Laminate High Impact Lip Color Fiolet Extra Sauce. Czy fiolet powinien być w kalendarzu? Myślę, że takie kolory powinny być do kupienia po prostu na półce dla osób, które takie kolory lubią używać. Skoro kalendarz ma być bardziej uniwersalny i trafić w jak najwięcej osób, to myślę, że takie kolory nie powinny się w nich znajdować. No na pewno nie dla mnie, do kogoś powędruje, bo... No nie, no fiolet, serio? Serio? 16, po kształcie założę się, że będzie znowu coś do ust. Co to jest? Shattered Glass, to nie, to jest taki sam Shattered Glass, jak był na początku. Kamera mi się zatrzymała. Tu był taki na początku Shattered Glass jasny, a tu mamy w takich fioletach. I wiecie co? To ma taki kolor jak cień Nabli. Absynt czy Absolut, bo ja je zawsze mylę. Jeden ma bardziej burgundy, drugi ma bardziej brąz z zieleniem, a jeden ma burgund z fioletem i niebieskim. To właśnie jak ten z fioletem i niebieskim. Albo Absynt, albo Absolut. Ja je zawsze mylę. Także takie to ma tutaj kolory w środku. Także myślę, że to jest całkiem spoko może być na oko. Całkiem spoko na oko. Rymuje mi się, to mi się cały czas otwiera. 17. To będzie pędzel, bo to już po kształcie dzięki widać, tylko jak to się otworzy. Mam nadzieję, że będzie lepszy ten pędzel niż poprzedni. Pędzli slika nigdy nie miałam, więc nie wiem, czego się spodziewać. Znowu mamy fajną, grubą rączkę. Już jest lepiej podcięty, nie ma katastrofy tak jak tamten, ale też jest... Nie jest jakiś bardzo przyjemny w dotyku. Może będzie ok do cieni albo do korektora, ale one są bardzo takie... sztywne, takie no nie fajne, no nie wiem, nie fajne. Jestem przyzwyczajona do delikatnych, milusich pędzli, a te tak... No niby jest miły na skórze, jak tak sobie tutaj teraz miziam po ręce, to nie jest taki aż sztywny w dotyku jak pod palcami, ale no nie wiem. Mieszane uczucia. 18, niech zgadnę, usta. Oczywiście. I mamy znowu Matte Me i mamy kolor That's So Fetch, ale mamy fuksję, moi drodzy, fuksja jak najbardziej, to jest spoko, ale jak na razie mamy przewagę produktów do ust. 19, prostokąt, więc znowu bym złamała paznokieć. Słuchajcie, mam utwardzone paznokcie, nie dość, że hybrydami, to jeszcze mam Extend Base. I ta tektura jest bardzo nieprzyjemna. Mamy kolejną paletę, też mamy Eye Divine i tym razem mamy Storm. I jeżeli nie zmienili kolorów, ja mam Storm w dużej, normalnej wersji, więc jeżeli nie zmienili kolorów, no to będzie to samo. Zobaczcie, takie są kolorki, ale chyba zmienili. Mi się wydaje, że to jest nowa wersja Storm, bo ja mam troszkę inną. Bo tu jest burgund, jest zieleń, jest granat. Moja Storm ma trochę inne kolory. Także spoko. Dwie palety. Jedna taka
bardziej nudziakowa, a jedna bardziej wyjściowa na imprezy. Także to jest spoko połączenie. 20. Jak sobie złamię paznokieć otwieraniem dla Was kalendarzy, to nie będę szczęśliwa. Dobra, mamy 20. Teraz mamy dużą wersję matmi do ust. Duża wersja matmi w kolorze Velvet Slipper. Ale Wam powiem, że ten Velvet Slipper z matmi jest prawie taki jak ten Lipshot. Bardzo jest mała różnica. Więc ja rozumiem, że to są dwie różne serie, że jedna jest Lipshot i jest gloss, jest błyszcząca, a że ta jest matowa, okej. Ale fajniej by było, jakby była większa różnica kolorów, a nie takie same kolory. 21. Tu będzie, to jest taki sam kształt jak ta fioletowa tubka. Co myślę, że będzie jakiś normalny kolor. To jeszcze ujdzie. Lip Laminate i to jest kolor Chaos. I tu mamy taką znowu brudny róż, brudna fuksja. Okej, ale znowu mamy. Jest jeszcze jeden? Nie. Znowu mamy prawie że powtórkę koloru. Także to jest średnie. To jest, Wam powiem, bardzo średnie, że się powtarzają kolory. Tu znowu będzie coś do ust, bo znowu jest ten sam kształt. Ja nie wiem, co jest w środku, ja po prostu zgaduję po kształtach. No. Mamy tą serię, która była na początku, czyli Matte Me Metallic, czyli metaliczna. Wygląda w tym opakowaniu pięknie i znowu jest taki ciemny, brudny kolor. Ale znowu, no słuchajcie, czy ja wariuję, czy to jest wszystko tak naprawdę pod jedną nutę, tylko matte, metallic i gloss. Z jednej strony fajnie, bo jeżeli lubimy jakiś kolor, no to mamy go we wszystkich trzech możliwych wersjach. Mamy błyszczącą, mamy metaliczną, mamy matową. Ale z drugiej strony fajniej by było, jakby była większy wybór kolorystyczny, bo no, tak mi się wydaje, że to by było przyjemniejsze, więcej rzeczy do wyboru. W 23 mamy powtórkę z tego złotego eyelinera, tylko tym razem mamy srebrny eyeliner. Moje zdanie na temat tego jest takie samo jak na temat tego złotego. Kto na co dzień nosi srebrny eyeliner? Jak już chcieliby dać eyelinery, no to uważam, że zamiast dawać srebro i złoto, które naprawdę myślę ludzie używają tylko na właśnie Sylwestra czy w karnawale, fajniej by było, jakby one były, no dobra, ja rozumiem, nie włożyliby trzech czarnych, ale na przykład granatowy, albo nie wiem, jakieś takie, wiecie, butelkowa zieleń, cokolwiek. Karta mi się skończyła, oczywiście w trakcie nagrywania, to chyba nie do końca jest mój dzień. Nie wiem, na którym momencie się przerwało, mówiłam o tych eyelinerach złotym i srebrnym, że no, nie powinny tu być, moim zdaniem, powinny być, jeśli już chcieli dodać eyelinery, to jakieś fajniejsze kolory, bardziej przydatne, kolory, które osoby mogłyby używać częściej, jakieś granaty, brudne zielenie, takie rzeczy, a nie takie coś. No to co, 24 i widzę, że 24 jest ostatnie, ten nie ma 25 okienek. I w 24 mamy Loose Pigment w kolorze Trans, taki złoty pigment. Raczej nie dla mnie, ale wiem, że wiele z Was używa takich pigmentów. Także spoko. I zauważyłam, że ominęłam 14. Pewnie siedzieliście przed swoimi ekranami i już od dawna mówiliście, że co za łoś nie zauważyła 14. No nie zauważyłam. Co zrobić? Więc otworzymy 14 teraz i mamy jeszcze jeden róż w kolorze Rose Gold. I go tu odkleję. I on ma taki właśnie kolor rose goldowy. Myślę, że on jest bardziej jeszcze trochę różowy niż taki, taki typowy rose gold, jaki nam się kojarzy z tym słowem. Ale myślę, że jest całkiem okej i ma lekkie rozświetlające złote drobinki. To już wszystko. Czy teraz już naprawdę nic nie ominęłam? Nie ma 25, nie zwariowałam. Ten ma 24 okienka. Jestem tak przyzwyczajona, że brytyjskie kalendarze zazwyczaj mają 25 okienek, że wolę się upewnić. No ale to tyle, moi drodzy. No kalendarz od razu ląduje
do śmieci, bo z tym się nic więcej nie zrobi. Jest średnio wykonany. Bywają gorsze, ale też bywają lepsze. Jeśli chodzi o zawartość, tak jak tutaj mam rozrzuconą, no to wam powiem, jest ok, nie ma katastrofy, jest całkiem spoko. Fajnie, że są palety, fajnie, że jest dużo produktów do ust, szkoda tylko, że niektóre kolory się powtarzają, ale z drugiej strony mają różne wykończenia, więc myślę, że jest to w miarę ok. Jedyne trzy rzeczy, cztery rzeczy, które uważam są kompletnie nietrafione tutaj i strata czasu i pieniędzy, to są właśnie te dwa eyelinery, fioletowa farbka do ust i ten pędzel, który jest po prostu jakąś porażką. A tak to reszta całkiem spoko, będzie dużo produktów do ust, do testowania i do używania. Także co, to tyle w tym filmie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Cześć!